Będziemy tą medytację jeszcze dwa razy dzisiaj robić, żebyśmy bardzo się nie ugruntowali w tej formie praktyki, gdyż uważam, że jest ona niemalże doskonała. A to dlatego, że właśnie uziemienie się jest w ogóle bardzo ważne, żeby wejść głębiej w medytację później, na późniejszych etapach. Jest też połączenie z piti, jest w tym otwarta świadomość, jest w tym współczucie, która ostatnio czuję, że jest taką... No, że właśnie współczucie to jest tak naprawdę coś pomiędzy mettą a upekką, no nie? Że karuna jest jako pragnienie właśnie braku cierpienia, w gruncie rzeczy zostawia otwarte pole do neutralnych i pozytywnych stanów. Tak jak metta jest z natury bardziej pozytywna, upekka jest bardziej neutralna, taka lekko pozytywno-neutralna, tak współczucie otwiera drogę zarówno do upekszy, jak i metty. Ale dlatego, bo jej główną intencją jest to, żeby nie było po prostu negatywnych rzeczy. I moim zdaniem dlatego jest najbardziej taką uniwersalną brahmaviharą, najbardziej otwartą w sumie. No i potem jest to otwarcie świadomości w piti, które tak naprawdę jest drogą do głębszych stanów. Jest też aspekt wyciszania umysłu, wyciszania sankary, jako że współczucie, najwyższym wyrazem współczucia, jeśli idzie o sankary, jest niemyślenie w ogóle o niczym. Pustka, błoga pustka, no to wszystko się w tym zawiera i w sumie to jest taka modyfikacja takiej medytacji zaproponowanej właśnie przez Bhikkhu Analayo. I moim zdaniem pozamiatał gościu tą medytacją, sadhu, sadhu, sadhu. I dlatego właśnie też teraz ją praktykuję sam i dlatego chcę, żebyśmy ją też sobie ugruntowali, jak już mówiłem wczoraj, jakby tematem przewodnich tych warsztatów jest zakorzenienie właśnie uziemienie, zarówno na poziomie medytacyjnym i zakorzenienie się we właściwym poglądzie, czyli w pierwszym aspekcie ośmiorakiej szlachetnej ścieżki. Co jak już wczoraj było troszeczkę powiedziane, albo dość dużo, że w sutty właśnie buddyjskie są właśnie tym miejscem, gdzie w praktyce buddyjskiej powinniśmy zakorzeniać swoją, no w sutty i winaja właśnie swój pogląd, prawda? I w obserwacji rzeczywistości taką, jaka jest, po prostu w analizie we wszystkich tych rodzajach poznania, no nie? Ale zawsze warto się odnosić do tych słów w suttach. Także przyjmujemy pozycję, zamykamy oczy. I zwracamy uwagę na oddech. Przyjemny wdech, przyjemny wydech na całej długości. Jeden z aspektów jakby odczucia oddechu to jest rupa, czyli to jest to doznanie, że w ogóle czuję, jak oddech przechodzi przez moją świadomość, głaszcze mnie, dotyka. Ale od razu drugim aspektem jest percepcja, sannya, że postrzegam oddech w jakiś sposób. I właśnie taki sposób, jaki polecam, jest właśnie, żeby postrzegać go jako przyjemny. I to wpływa na winnianę, której synonimem jest citta, czyli umysł czy serce. I wtedy zmienia się stan umysłu. Ponieważ to, na co zwracamy uwagę, wpływa na stan umysłu. Można powiedzieć, że umysł jest jak woda, tafla wody, a rupa
jest jak to, co odbija się w tej tafli. Czy jak nachylamy się nad wodą, idealnie przejrzystą, to kiedy widzicie swoją twarz w wodzie, to jest rupa, a woda to jest winiana, czyli umysł, świadomość. Jeżeli jesteście bardzo spokojni, to wasza twarz jest krystalicznie czysta i piękna. A jeżeli jesteście zdenerwowani, to tak jakbyście pochlapali trochę tą wodą i ta twarz się staje taka chaotyczna. Ponieważ tafla wody się wstrząsnęła, to rupa też, która jest w niej odbita. I to jest metafora. Bo oczywiście w rzeczywistości nie jest to aż tak oczywiste. Ale prawda jest taka, że każdy stan umysłu wpływa na percepcję absolutnie każdej rzeczy. I proces medytacji polega na tym, aby przez całą medytację być w kontakcie z rupą. Ponieważ to ona jest tym, co jest tu i teraz. Ona jest czymś, na czym łatwo ustabilizować swoją uwagę, swój umysł. Ale to właśnie stan winniany, stan umysłu jest najważniejszym aspektem medytacji. I stan umysłu kierowany jest poprzez percepcję. I zasadniczo w tej medytacji zwracamy uwagę głównie na trzy rodzaje percepcji. Percepcję przyjemności, percepcję stabilności i percepcję współczucia, w którą wchodzi błogość, spokój, lekkość. I wtedy to wszystko przechodzi w stan naszego umysłu i nasz umysł zaczyna przybierać te formy i wtedy właśnie to jest Brahma Vihara, czyli stany boskiego trwania, bo umysł przyjmuje boskie jakości miłości, współczucia, spokoju, stabilności itd., itd. Więc podsumowując ten wstęp, z jednej strony kontakt z doświadczeniem tu i teraz, albo z oddechem, albo z ciałem energetycznym Piti jest fundamentalne. I drugim aspektem jest poprzez percepcję zaczarowywanie tego kontaktu w taki, aby się stawał coraz bardziej duchowy. Czyli wszelkie wizualizacje, percepcje, intencje służą po to, żebyśmy w tej rupie, w tej formie odnaleźli tą przyjemną, błogą jakość. Ale to właśnie w realnym doświadczeniu ją odnajdujemy, a nie w wizualizacji. Jeżeli zrozumiecie to, to wasza droga medytacyjna będzie pełna błogości i po prostu będzie drogą do głębokich stanów umysłu. Dlatego zaczynamy od przyjemnego wdechu, przyjemnego wydechu. A więc jest to rupa, którą postrzegamy w sposób przyjemny. Stan naszego umysłu się uspokaja. I potem rozwijamy właśnie tę kwestię zakorzenienia, czyli szukamy żywiołu ziemi,
doświadczenia stałości, twardości, stabilności. A więc czujemy swoje ciało jako twarde, stabilne. I znowu czujemy ciało, czyli rupa. Czujemy po prostu bezpośrednio formę ciała, ale nasza percepcja nakierowana jest na aspekt stałości, twardości. Stabilności. Dodatkowo możemy zwizualizować, że jesteśmy jak wielki pień drzewa. Potężny, wielki pień drzewa, zakorzeniony głęboko w ziemi. Tak potężny, że nawet najpotężniejszy wiatr nie ruszy nas nawet o milimetr. I znowu, to jest wizualizacja, ale ona wpływa na świadomość. I wtedy świadomość wpływa na rupę, więc naprawdę zaczynacie odczuwać ciało jako bardzo stabilne, stałe i potężne. A więc coś, co na początku jest tylko wizualizacją, po chwili staje się realnością w waszym doznaniu tu i teraz. Nawet jeżeli tylko w subtelnym stopniu, to budujcie tymi subtelnymi krokami to doświadczenie. I to jest zasada, która kieruje całym tym procesem od początku do końca, na wszystkich poziomach. I potem rozwincie uważność tego, jak wasze ciało dotyka podłoża, na przykład udami, pośladkami, stopami, nogami. I też postrzegajcie ten kontakt z podłożem jako przyjemny, stabilny, uziemiający, przyjemny. To można odczuć ciało fizyczne w odniesieniu do tego połączenia ciała z podłożem. Wtedy jeszcze mocniej można rozwinąć tą percepcję stałości, stabilności, że wszystko jest takie twarde, osadzone. Potężne. I potem wizualizujemy, tutaj wchodzimy w rejon totalnej wizualizacji, że zaczynają nam wyrastać korzenie, które wchodzą w podłogę, wiją się rozkosznie. I tutaj ważna rzecz, że wizualizacja jest nie tylko i wyłącznie wzrokowym doznaniem. Nie tylko wizualizujemy, że widzimy, że jakieś brązowe gałęzie wkręcają się w ziemię, ale wizualizujemy też rozkosz rośnięcia tych gałęzi i czasami może nawet dźwięk, jak wydają takie gałęzie, jak się rozrastają. Możecie pobudzić władzę wyobraźni. Wizualizacja może dotyczyć wszystkich zmysłów. Możecie nawet poczuć zapach tego drzewa. Im bardziej wizualizacja jest wielozmysłowa, tym jest potężniejsza. To, że słowo wizualizacja odnosi się do słowa wizualny, nie znaczy, że to jest tylko wzrokowe. Z braku lepszego słowa. Może lepszym słowem byłoby wyobrażenie, które obejmuje wszystkie aspekty zmysłowe, więc wyobrażamy sobie, że te korzenie rozrastają się po całej podłodze i jeszcze zaczynają się puszczać jeszcze bardziej do dołu, już tęsknią za ziemią,
i oplatają cały dom, w którym jesteście, nieważne na którym piętrze, docierają aż do parteru, do fundamentów i wrastają się głęboko w ziemię, we wszystkie strony świata, coraz głębiej i coraz dalej, coraz potężniejsze, rozkosznie wijące się korzenie, wreszcie zanurzające się w przyjemnej, wilgotnej ziemi. I wizualizując to, wyobrażając to sobie, odczuwajcie rupę, która jest dotykiem ciała podłoża. Że w tamtym miejscu odczuwajcie wibracje Piti lub wasze ciało. Wtedy to wyobrażenie staje się jeszcze potężniejsze, bo łączy się z realnym doznaniem tu i teraz. Kiedy te korzenie są tak głęboko zanurzone i czujecie swoje ciało w dolnych partiach, to wyobraźcie sobie, że teraz bierzecie wdech i że taka jasna, zielona, świetlista energia z tych korzeni w ziemi, z tej dobrej energii, kochanej ziemi, wchodzi przez te dolne partie waszego ciała do waszego ciała. I z wdechem idzie w górę po całym ciele i z wydechem rozprzestrzenia się po całym ciele we wszystkie strony. I z każdym wdechem zasysacie tą kojącą, leczącą energię ziemi i z wydechem puszczacie ją po całym ciele i świadomości. I z jednej strony jest tutaj wyobrażenie tej zielonej, świetlistej energii, a z drugiej strony jest już realne odczucie oddechu, ciała i piti, jako rupy, którą czujecie w swoim polu świadomości. I ogólnie taka złota rada dla was, im dłużej trwa medytacja, tym mniej wyobrażeń, a więcej odczucia piti, czy oddechu. Wyobrażenie jest tylko na początek po to, żeby zapoczątkować pewien percepcyjny proces, żebyście zaczęli szukać odpowiednich wrażeń w waszej świadomości. Ale przechodźcie na realne doznania. Można powiedzieć, że ta wizualizacja jest tylko takim intrem do medytacji, którą jest już odczuwanie po prostu energii waszej świadomości. I żeby jeszcze pogłębić to intro, to wyobraźcie sobie, że te korzenie zachodzą jeszcze głębiej, do samego centrum ziemi. I wyobraźcie sobie, że jest tam taki wielki, zielono-biały kryształ energii, po
potężny, wielki niż największy, większy niż największe miasto na ziemi. Serce ziemi. Takie serce, które kocha wszystkie istoty na ziemi. I teraz podłączacie się swoimi korzeniami do tego. Po drodze wasze korzenie zaplatają się ze wszystkimi innymi, którzy teraz medytują tutaj. Robią im miejsce, ale tak, żeby każdy mógł dotrzeć do tego serca ziemi i razem łączymy się tam właśnie w intencji współczucia i metty. Piękna przyjemności, duchowej błogości. I teraz zacznijcie odczuwać już swoje ciało i swoją świadomość, w sensie wewnętrzne oko i wewnętrzną ciszę. Jako nasycajcie ją tym uczuciem mety i współczucia. Niech wszystkie napięcia się rozpuszczą. Niech wszelkie lęki zanikną. Niech rozpuści się wszelki ból i irytacja, frustracja, smutek. I pozostanie już tylko błogość, lekkość, wolność. Niech mój umysł i serce nie wytwarzają już żadnych negatywnych energii. Niech mój umysł i serce promieniują już tylko miłością i współczuciem na każde doświadczenie, którego jest świadome. Na każde odczucie energii, na każdą wibrację wewnętrznego oka, na każdy dźwięk, na ciszę. Im jesteście głębiej, tym bardziej odsłaniajcie jakby takie płachty, które są na obrzeżach waszej świadomości i pozwalacie sobie coraz szerzej, coraz dalej, coraz głębiej odczuwać i widzieć przepływ energii, świetlistość, błogość, lekkość. Bardziej jesteście świadomi rupy, tego doznania energii czy oddechu, tym mniej potrzebujecie kontroli, tym bardziej możecie się jakby położyć na tych wrażeniach i nic już nie robić, tylko z otwartym sercem, z nastawieniem przyjaźni i zaufania, pozwalać się im głaskać, kochać, rozpuszczać. Jeżeli czujecie energię, bądźcie tylko z energią. Jeżeli nie czujecie energii, bądźcie z oddechem. W stabilnym, potężnym pniu drzewa, jakim jest wasze ciało i świadomość, krąży błoga energia. I jej się poddawajcie i w tym duchu praktykujcie. Życzę wam miłej i owocnej
medytacji. Thank you.
Być może możecie zauważyć, że im dłużej medytujecie, tym mniej musicie wykonywać tego ruchu przykuwania znowu uwagi do obiektu, który obserwujecie. Na przykład obserwuję sobie piti, czyli energię, jako przepływ błogości w ciele i poruszania się w moim wewnętrznym oku jednocześnie. I co kilka sekund na początku trzeba wracać i jakby stabilizować uwagę na tym przepływie, kiedy świadomość jest totalnie zsynchronizowana z przepływem. Ale po jakimś czasie to się staje tak, że tylko jakbyście wzięli samolot z papieru i rzucili, wystarczy raz rzucić i potem już leci. I świadomość cały czas jest zsynchronizowana i przepływa sobie błogo z tą energią. Im dłużej medytujecie, tym dłuższe są te okresy lotu, ciszy, kiedy po prostu płynie świadomość z przepływem błogiego obiektu. I to jest właśnie prawdziwa medytacja. Wtedy umysł coraz bardziej może puszczać kontrolę, aż w końcu umiejętność medytacji rośnie do tego stopnia, że już nie musicie w ogóle podejmować żadnego wysiłku, a wasza świadomość sama zaczyna synchronizować i przyklejać się do obiektu. Wtedy możecie totalnie się zrelaksować, puścić wszelką kontrolę, a wasz umysł nie będzie zalewany treściami, śmieciowymi treściami, tylko będzie płynął w błogości, współczuciu, miłości z tą energią cały czas. No i potem to się pogłębia i pogłębia. Może już możecie zauważyć jakiś postęp na tej płaszczyźnie. I to jest to, co właśnie w buddyzmie nazywamy, że nakładaniem jakby świadomości na obiekt to jest właśnie ten ruch, że muszę wrócić do obiektu. A trzymanie obiektu to jest ten ruch, kiedy muszę jeszcze dawać jakiś lekki wysiłek, żeby w ogóle utrzymać uwagę na obiekcie. Ale trzecim poziomem najwyższym jest to, kiedy nawet nie muszę się trzymać obiektu, ale to obiekt już trzyma mnie. I to jest trochę taka metafora, która może wam to zobrazować. Jest taka, że wyobraźcie sobie, że jesteście sobie i anioł podlatuje do was. I ten anioł chce was zabrać do nieba. Ale on nie może na początku nic zrobić, tylko ruszać skrzydłami. Więc i nie może zlądować do końca na ziemi. Wtedy podlatuje pod ziemię i wy możecie wyskoczyć, chwycić go, przytulić go i wtedy on może skrzydłami zacząć was unosić. Ale znowu spadacie, załóżmy, że jesteście nieśmiertelni, spadacie znowu na dół i znowu musicie wrócić. Znowu musicie wskoczyć na niego i znowu musicie go trzymać. To jest właśnie to, że wtedy nie macie jeszcze tej umiejętności, że musicie cały czas wracać do obiektu i trzymać obiekt. Potem już nie musicie wracać do obiektu, tylko musicie go trzymać, więc już w końcu jest tak, że musicie wyskoczyć, łapiecie go i trzymacie go już mocno i on was unosi i w ten sposób lecicie sobie do nieba. Ale minus tej sytuacji jest taki, że bardzo się męczycie, że już tak długo trzymacie, że już nie możecie wytrzymać, w pewnym momencie, dobra, już nie mam siły, puszczacie i nie dolatujecie na samą górę.
Ale po jakimś czasie jest tak, że kiedy wasza koncentracja i metta i współczucie i te wszystkie najlepsze cnoty medytacyjne są tak duże, że wtedy ten anioł jakby już tak bardzo pragnie was w tym niebie, że już wystarczy, że tylko wskoczycie na niego i to on już was trzyma i wy już nic nie musicie robić i on was tam zanosi. On jest bardzo silny i już nie musicie jakby w ogóle nic robić. No i ten anioł symbolizuje po prostu piti, czyli energię umysłu, energię serca. Czasami nazywana Duchem Świętym, na przykład tak mi się wydaje, że to jest właśnie Duch Święty w chrześcijaństwie. To jest prana w jodze, to jest piti w buddyzmie. Czyli tą energię, która płynie w naszych sercach. No to taka nauka na koniec medytacji, w sensie taka teoretyczne usystematyzowanie pewnego procesu też. Przy okazji. I teraz na koniec odczujcie jeszcze raz te korzenie, które dotykają serca ziemi, tego światła w centrum ziemi. I teraz oddajcie energię ziemi, jeszcze raz ją przyjmijcie. Ostatnia wymiana energii, taka świadoma teraz. Tą najlepszą energię, którą macie z medytacji, podzielcie się z ziemią. Niech ona też nakarmi się waszą dobrą energią, wy się nakarmiście jej dobrą energią. Potem, nie tracąc kontaktu na poziomie serca z ziemią, już po prostu możecie odczepić nogi. Znowu jesteście w sferze ruchu. Puśćcie jeszcze raz tą energię po ciele. Odczujcie dokładnie ciało fizyczne i tą jakość, którą nabyliście w medytacji, po prostu puśćcie po ciele, żeby ono też nakarmiło się tą dobrą energią. Po czym rozluźnijcie się w pełni i zauważcie zmiany, jakie wywoła ta praktyka w waszych umysłach i dokonajcie refleksji nad tym, czego nauczyliście się z tej medytacji i nad przyczyną i skutkiem, jakie rzeczy prowadziły do jakich owoców.